U nas w tle ponownie świąteczny szef Bobas, co się tak spodobał, że oglądamy już chyba trzeci raz. Tutaj trwa produkcja samolotów. Chyba polecą, o, jak fajnie. Chyba polecą do Świętego Mikołaja te samoloty, albo na wakacje. A u nas dzisiaj na śniadanie będą naleśniki, chociaż Zosia stwierdziła, że nie chce, więc dostanie kiełbaskę. Dzisiaj mamy sobotę, młoda nadal chora, została teraz z tatą w domu, a ja jadę do sklepu, ale zrobiła taki cyrk na moim wyjściu, ale taki cyrk, w ogóle dzisiaj coś nie ma humoru. Od rana jest strasznie marudna. Na śniadanie wymyślała, że najpierw kiełbaskę, potem naleśnika, a potem, że jednak zupę pomidorową. I tak marudziła tą zupę pomidorową, że w końcu jej przygrzałam tą zupę pomidorową. Myślałam, że mnie zczyści. No, a teraz zrobiła cyrk na wyjściu i po prostu jakby ją ktoś ze skóry obdzierał, tak się darła. Gdzie jest po drzemce i miałam nadzieję, że wstanie w lepszym humorze, jak się prześpi. I nawet myślałam, żeby wyjść w trakcie tego, jak będzie spała. Ale mówię, nie wyjdę, bo wtedy czasem robi cyrki, jak zniknęła osoba, która ją usypia. A akurat tak się złożyło, że to ja ją usypiałam na drzemkę, a nie Krzysiek. A jakby Krzysiek ją usypiał, to by było może prościej. Więc ja mówię, nie, bo wczoraj na przykład się 3 razy w trakcie drzemki budziła i ja ją potem jeszcze musiałam usypiać ponownie. Więc jakby się dzisiaj tak budziła, to zrobi cyrk, jak mnie nie będzie. No bo dzieci nie lubią, jak znika osoba, która je usypiała na drzemkę. No więc zostałam i mówię, poczekam, aż się obudzi. No i co? I poczekałam i tak zrobiła cyrk, i tak zrobiła cyrk. Po prostu... Nie będę tego komentować, po prostu nie wiem. Może nam sąsiedzi policji nie wzywa. Koniec końców zgodziła się na to, żebym wyszła, bo nawet dała mi maskotkę Sky na wyjście, ale buziaka i papa nie, więc miała focha. Nie szło ją też przy kabacie, że jej coś przywiozę z tego sklepu, także masakra, po prostu po takiej akcji, bo to chciała się powodzenia. Nie mówiąc o tym, że jeszcze mnie obsmarkała i opłakała, więc musiałam się jeszcze przebierać przed całym wyjściem. Masakra. No ale jadę. Muszę kupić kilka rzeczy w Rossmanie. Muszę kupić Krzyśkowi sznurówki, bo mu się w butach zimowych rozerwały. Chcę się rozejrzeć za czapkami i szalikami dla mnie i dla Krzyśka, dlatego że moje są jakieś takie stare i zmechacone, a Krzysiek to w ogóle ma czapkę, która ze starości już zaczęła mieć 2 kolory zamiast jednego. Więc rozejrzę się za czymś takim. Zobaczymy. Chciałam się też rozejrzeć dzisiaj za sukienką na Wigilię dla mnie, no bo będzie to elegancka kolacja na sali balowej i tak dalej, ale chciałam jechać do takich sklepów, które nie są w centrum handlowym, tylko takie wolno stojące sklepy, gdzieś w Katowicach, Piotrowicach, takie z eleganckimi sukienkami, ale one są w soboty tylko do 13, więc już dzisiaj mam pozamiatane, a jutro jest niedziela handlowa, ale nie wiem, czy one jutro będą czynne, czy nie, także generalnie jestem trochę w dupie, może w poniedziałek, chociaż nie wiem, czy Zosia pójdzie w poniedziałek do przedszkola, czy nie, bo jakoś pomału nam idzie to zdrowienie. Miałam nadzieję, że pójdzie w poniedziałek normalnie do przedszkola, a idzie nam to opornie. Ja we wtorek mam dyżur, wracam z niego w środę, prosto jadę do fryzjera. No więc nie wiem, czy ona we wtorek pójdzie do przedszkola, czy nie, czy Krzysiek z nim zostanie w domu, nie mam pojęcia. Bo boję się, że znowu z babcią też będzie robiła cyrki, że nie zostanie. Chore i humorzaste dziecko to jest masakra. No, wymioty nam ustały, ona wymiotowała tylko 2 razy w czwartek. Gorączka dalej się utrzymuje, dzisiaj jest trzeci dzień, ale już trochę zaczęła spadać, bo była taka po 38,8, a teraz już dzisiaj było 37,1. Teraz jak wychodziłam, to nie ma gorączki, także dzisiaj daliśmy tylko leki raz i na razie jest ok, więc może już ta gorączka odpuści. Ale rano jeszcze uważają, boli brzuch, a od wczoraj ma straszny katar. Także no, ten katar nas tak trochę martwi, bo jak to potem z tego kataru zejdzie niżej na jakiś kaszel, no to będzie jeszcze gorzej, także nie wiem, czy do poniedziałku wyzdrowieje, czy to będzie jeszcze tydzień się bujać. Zobaczymy, sytuacja jest rozwojowa, a lekarz tak naprawdę w ten czwartek to nie za wiele leków przepisał, bo to było takie jeszcze w początkowej fazie. No więc zobaczymy, jak to będzie. No, a w tej chwili jeszcze teraz oddam Krzyśkowi garnitur do pralni, żeby miał na Wigilię
czysty, świeży, bo w sumie nie pamiętamy, czy on był w pralni po ostatniej imprezie, czy nie był w pralni i tak dalej, już lepiej go odświeżyć. No, bo wiecie, jak to jest najgorzej, jak się człowiek szykuje na imprezę, ja tak czasem mam, nie wiem, z rajstopami czy sukienkami, wydaje nam się, że wszystko mamy, a potem już przychodzi godzina zero, czas się ubierać i nagle, o, tu plama na sukience, o, tu dziurawe rajstopy, o, tutaj czegoś nie ma. No nie, to właśnie tak, dlatego warto wszystko posprawdzać wcześniej i naszykować. A tak w ogóle to jeszcze chcę wejść do smyka, dlatego że wczoraj przyszedł mi SMS, że jest jakaś promka na Lego i Duplo, ale ta promka jest tylko stacjonarnie i chyba tylko do jutra, także takie jakieś 3 dni, że jak się kupi dwa zestawy, to drugi jest za pół ceny. Zobaczymy, czy to działa i czy będą te zestawy, które ja chcę. Jak na razie to już widzę, że jest korek pod Silezją, także chyba pojadę na inny parking niż planowałam, bo tam coś jest zatkane. Boję się, że dzisiaj po prostu wszyscy przyjechali do Silezji, bo ostatnio w weekendy były straszne korki, takie większe niż w godzinach szczytu. Myślę, że z powodu otwarcia Primarka, nie wiem. Natomiast no, ja nie do Primarka, ale muszę to pozałatwiać. A ponieważ Zosia jest chora, to mogę to zrobić tylko jak ktoś może z nią zostać w domu, w stylu teraz Krzysiek. Czyli nie mogłam tu przyjechać wczoraj, no bo z chorym dzieckiem nie przyjadę i nie nastawiam się, że załatwię cokolwiek w poniedziałek, bo właśnie obawiam się, że ona będzie, jak może jeszcze się nie nadawać do przedszkola, bo tak no, słabo idzie to zdrowienie, więc nie będę tego odkładać na poniedziałek. Co mogę, to załatwię dzisiaj. Zobaczymy, ile mi się uda. Także robię coś, czego bardzo nie lubię, czyli przyjechałam w weekend do Silesii. To nie jest moja ulubiona dyscyplina sportu. Wolę tu przyjeżdżać w tygodniu przed południem, no ale jak jest chore dziecko, to przecież nie będę je ciągnąć po sklepach. Nie zakopałam do auta. Wymyśliłam, że nadaję chętnie po parkingu biorę wózek, dlatego że to jest taki syf, że stwierdziłam, że jak przyjadę potem walizkami, auto mam daleko, to będą całe brudne, a nie mam ręki, żeby je nieść. W związku z tym dopłacałam z nimi do wózku, wzięłam wózek, ha, ha, ha. Miało mnie nie być godzina, nie ma mnie już prawie dwie, ale tak to w Silesii bywa, zwłaszcza w taki dzień, kiedy są tu wszyscy. Nie mówiąc o tym, że kupiłam trochę więcej niż planowałam, nad tymi walizkami to ja powiem, że ja się zastanawiałam już chwilę, dlatego że widziałam cały czas promki na stronie Witsiena. Natomiast chciałam różową, tylko bałam się, że jak kupię różową, to mi ją młoda odbije. Natomiast ja miałam kabinówkę, mam, fioletową, z jakiejś innej firmy, nie pamiętam, ale właśnie młoda mi ją odbiła. Jak zobaczyła fioletową walizeczkę, to stwierdziła, że to jest jej walizka. Zresztą mnie tak było najwygodniej do tej pory ją pakować. Natomiast teraz jedziemy na tak krótko, że ja dla siebie nie chcę zabierać dużej walizki. No i miałam problem, co z tym zrobić. Krzysiek ma taką torbę, którą może mniej wypchać lub bardziej wypchać i może z nią jechać nawet na dwie noce. Natomiast no ja mówię, głupia, będę z taką ogromną walizą, z którą się jeździ na dwa tygodnie, to ja będę na dwie noce jechać i nie mam się w co spakować. No i tak myślałam, żeby kupić dla siebie tą kabinówkę, zwłaszcza, że są promocje. A dzisiaj jak tam byłam, o, nie widać mnie, jak tam byłam, to pani mi powiedziała, że jest jakaś promocja, że jak się weźmie dwie rzeczy, to jest jeszcze jakieś dodatkowe tam 20% czy ileś. No i tak się zastanawiałam, czy torebkę, czy coś. Pani mówi, że choćby skarpetki, że ta promocja się opłaca, bla, bla, bla. Oczywiście chciałam dla siebie różową walizkę, różowych kabinówek nie było, więc wybrałam żółtą. No ale pani mówi, że są jeszcze takie srebrne. No i tak pomyślałam, mówię, a może wezmę dla męża. Nie wiem, czy się ucieszy, czy nie, ale nie ma takiej walizki. No a przed nami jeszcze całe lato, wakacje i tak dalej, a te ceny pójdą latem pewnie w górę. W związku z tym teraz naprawdę spoko promka. Ja zapłaciłam chyba 340 albo 370, muszę sprawdzić na Paragonie, ale to Wam napiszę. Chyba 370 zł za dwie walizki kabinówki. Myślę, że to jest bardzo spoko cena, bo myślałam, że zapłacę ponad 400.
No, a tutaj z tymi promkami tak się fajnie udało, także mamy już teraz wszyscy. Zosia ma fioletową, ja będę mieć żółtą, a Krzysiek srebrną. Chyba, że Krzysiek będzie chciał żółtą. No. Chyba, że młoda mi coś znowu odbije, jak mi odbije żółtą, no to ja odzyskam swoją fioletową. W każdym razie mamy walizki i przynajmniej będziemy jakoś przyzwoicie wyglądać na ten wyjazd. Mam tylko nadzieję, że uda nam się do nich spakować, a nie, że zabierzemy 3 walizki plus 50 siatek, jak to zazwyczaj bywa, bo tak wygląda nasze pakowanie się do samochodu potem. Mówiłam Wam też, że jadę po Duplo, no i weszłam po to Duplo do Smyka, ale jestem trochę rozczarowana. Nie wiem, czy z okazji promocji to się wyprzedało, czy pochowali, ale nie było połowy klocków, o których myślałam. Kupiłam zestaw ciężarówki z literkami i to chcieliśmy Zosi dać pod choinkę. Wiem, że od babci dostanie jakiś zestaw z samolotem, tylko teraz nie pamiętam, czy lotnisko, czy chyba policję, gdzie jest taka wieża i helikopter, chyba takie coś mi mama wysyłała. Natomiast ja chciałam albo zestaw z pociągiem i z torami, albo zestaw z konikami, bo to kupowałam też dla córki koleżanki, to taki fajny zestaw. No więc nie było ani żadnych zestawów z pociągiem, ani tego większego, ani mniejszego, bo tam jest chyba pociąg towarowy i pociąg parowy, to żadnego, ani nawet dodatkowych torów, nic. Po prostu wszystkie pociągi jakby były schowane, bo nawet nie było pustych miejsc na półkach po tym. Tych zestawów z koniami też nie było, więc ostatecznie wzięłam jakiś zestaw z kamperem, taki kampingowy, ale długo się zastanawiałam, czy brać zestaw ze śmieciarką, czy właśnie brać ten zestaw z kamperem i takie miałam poczucie, że promka promką, ale nie do końca to jest to, co ja chciałam. Teraz tak ukradkiem, póki młoda śpi, pokażę Wam te Duplo, które kupiłam. Nawet przydały mi się te walizki, bo mogłam niepostrzeżenie wnieść to do domu wczoraj, bo oczywiście będą to prezenty pod choinkę. I tutaj jest ta ciężarówka z literkami, bo pociąg z cyferkami nam się super sprawdza. I tu jest ten drugi zestaw, czyli kamper. I obydwa były wystawione po 124 zł, więc około 60 zł rabatu, bo tak jakby na drugi tańszy produkt było minus 50%. Oprócz tego jeszcze dla chorego dziecka kupiłam Pepe Play-Do. To będzie nasz pierwszy zestaw Play-Do. Zastanawiałam się, czy brać Chase'a z Psiego Patrolu z Play-Do, czy Pepe. No ale wzięłam Pepe. Zobaczymy, jak nam pójdzie, bo Zosia jeszcze nie miała. Ale ostatnio no, nie mam już co z nią robić, a nie wiem, ile jeszcze posiedzimy w domu, więc może na jutro do zabawy takie coś. Wzięłam też Sky do malowania pędzlami. To jest gipsowa Sky z Rossmana. Są też Śpiące Królewny i Chase'y. Bo malowanie nam ostatnio dobrze szło i wzięłam jeszcze Zosi kalendarz adwentowy, dlatego że pierwszy kalendarz adwentowy Zosia otworzyła w pół miesiąca i nie ma, no więc stwierdziłam, że skoro są jeszcze drugie kalendarze adwentowe z Psiego Patrolu, to na te kilka dni przed świętami jej wezmę, bo bardzo jej się podoba otwieranie okienek, tak bardzo, że lubi otwierać po 3 okienka na dzień. Oczywiście sukienki na Wigilię nie znalazłam, ale nie chciałam brać nic na siłę, nic mi się nie podobało, a ceny po prostu horrendalne, za bardzo brzydkie rzeczy, muszę powiedzieć. Mierzyłam w... Gdzie ja mierzyłam? W Mango mierzyłam jedną spódnicę ze swetrem, to Wam nagrywałam z przymierzalni i fajne rzeczy, tylko to było za duże na mnie i chciałam wziąć rozmiar mniejszy, chciałam wziąć M-ki, bo to były L-ki i były za duże na mnie, ale nie było, no więc nie wzięłam, bo nie było mniejszego rozmiaru, a to co było, te L-ki, to strasznie duże. Także finalnie z ciuchów to w Medicine kupiłam sobie kurtkę, czapkę, szalik i dla Krzyśka też czapkę i szalik. Czapki fajne, bo takie podbijane chyba polarem od spodu, także spoko. I kurtkę najpierw mierzyłam różową, ale finalnie wzięłam zieloną, bo czapka mi się różowa spodobała, a ten róż z kurtki nie pasował do tego różu na czapce, więc wzięłam kurtkę zieloną, dlatego że czasem jest mi za grubo tutaj wsiadać i za ciepło wsiadać w płaszczu do auta, a mam beżową kurtkę, która jest bardzo, bardzo cienka i jest absolutnie za cienka na teraz. W związku z tym chciałam taką kurtkę właśnie na wskoczenie do samochodu, ale żeby jednak była troszkę cieplejsza niż ta, którą mam, ale żeby była troszkę chłodniejsza niż płaszcz, który mam. No i generalnie też było jakieś minus 20% Medicine, także skorzystam z promocji. Mam nadzieję, że Krzysiek się ucieszy z czapki i szalika, że mu się spodoba. A teraz już wracam, jestem strasznie głodna, nie jadłam obiadu dzisiaj, jest godzina 17, kupiłam jakieś bułki, pączki z tego głodu, no i generalnie już kończę do Was gadać, bo totalnie mnie nie widać, 17, ciemno na dworze, ja tutaj zapaliłam wszystkie światła w aucie, jakie mam, ale już więcej światła nie ma! I tu Zosia ma ten nowy kalendarz i już, co było w środku? Mazaczek jakiś, mazaczek, tak? Mazaczek taki, no. O, fajny! Bo to jest inny kalendarz i tutaj będą inne rzeczy w nim. Nie. No,
Podoba ci się, Zosiu? Super. To jest dla taty? Nie, to jest dla mamy. To dla taty? Tak, to dla taty. A Zosia ma jaką? Zosia ma fioletową, tak? Ja mam, tak. No, także takie mamy ładne walizki. Zosia tutaj prezentuje kabinówki. Jedna jest srebrna, druga żółta. Ładne? Tak. Super. Popatrz. No, masz ten mazaczek ładny, tak? Dobra. To idziemy rozpakowywać, bo te walizki jeszcze mają zawartość, Zosiu. Trzeba to rozpakować. No, idziemy rozpakowywać. I teraz mogą Państwo pokazać, co tu jest w środku, bo tu jest dla każdego coś miłego. Tak, Zosia, a pokaż, co to jest? Dla Zosi. No, a co to jest? To jest Play-Doh z Pepą, tak? Tak. No, będziemy się bawić. Jeszcze. No, a tutaj tata wyciąga, to jest dla taty. Mhm, no, super. To i tam jest szaliczek do kompletu. Super, dziękuję. Tata może przymierzyć, bo mam nadzieję, że będzie pasowało. No, widać, że będzie pasowało. Mamo, ja chcę otworzyć. Dobrze, kochanie, zaraz będziemy otwierać. Czekaj, zobaczymy, czy tacie pasuje czapa nowa, popatrz. No chyba pasuje. Jak ładnie. Ładnie? Jezusia, jako zadowolona. Bardzo ładnie. I jak ładnie do kurtki będzie pasować niebieskiej. No. Bardzo ładna szapka. Tak? I chyba ciepła jest, bo ona jest jakaś taka z polarem od spodu, co? No, czuć, że jest ciepła, dużo lepsza. Tutaj były trudne decyzje na szczycie, co robimy, czy wyklejamy Play-Doh, czy malujemy Sky. Ale stanęło na malowaniu Sky, tak? Dobra, to malujemy. I malujemy naszą Sky, tak wygląda ten zestaw. Tak jak mówię, były jeszcze Chase'y i była chyba śpiąca królewna. I Zosia maluje oczy na czarno, tylko nie wiem czemu całe. Ale zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Najważniejsza jest zabawa. Teraz walczymy z Pepą, ale idzie nam bardzo opornie. Bo raz, że ciężko otworzyć te opakowania, a dwa, że Zofia tak zmienia zdanie co do tego, co by chciała robić. Dzisiaj mamy taki zdrowy obiad w porze kolacji. Bowle. Ja mam bowla z łososiem. Oczywiście z sushi kushi. Zosi zamówiłam wege bowla i tutaj jakąś rolkę dla dzieci z bananem. Zobaczymy. A tu Krzysiek ma jakiegoś bowla beef z wołowiną. Nie wiem, zaraz będziemy otwierać, będziemy jeść. Dobra, bez pokrywki wygląda lepiej. Krzysiek tutaj pokaże swoje. Ma jajko, ma wołowinkę. Mhm, ciekawe, bo pierwszy raz zamówiliśmy takiego bowla, bo ja go nigdy nie widziałam wcześniej w menu. A tutaj wege bowl dla Zosi, bo inne są z surową rybą, więc ja jej nie wybieram. To tofu jej nieszczególnie smakuje, ale ryż lubi. I ja mam z łososiem surowym. I generalnie tu jakaś ryjówka się ze mną ciśnie na krzesła. Już drugiego krzesła mnie zrzuca. Ała! Ale nie. Tadam! Nie. Taką oto kurtkę dzisiaj kupiłam. I taką oto czapkę. Nie. I jeszcze mam szalik. Aha, dobrze, no to nie wiem, gdzieś tu się przejdziemy. Ty chcesz należąco? Tak. Aha, dobrze. Nasze dziecko w wieku prawie 3 lat polubiło jedzenie. Mama, daj mi ten wózek. No już, daję. Który wózek ci mam dać? A ten. Wózek na wózek? Chyba żartujesz. Nie wiem, o co chodzi. Tak? Dobrze, no to jedzie wehikuł. Zosia nie próbuje zamówić na wyjście z domu, bo nagle polubiła jeżdżenie w wózku. Jak trzeba było jeździć w wózku, to było darcie się i wózek parzył. A teraz jak umie chodzić i ma prawie 3 lata, to jest miłośnikiem wózka, a ja już wózek prawie wynosiłam do piwnicy. A ta konstrukcja to już w ogóle nie wiem, co to jest. Krzysiek się śmieje, że za chwilę jeszcze zaśnie w tym wózku, gdzie, nie wiem, 2 lata nie spała w wózku. Bo chyba w październiku 2020 spała w wózku po raz ostatni. Chociaż nie, w tym roku w czerwcu raz zasnęła, bo był straszny upał i byliśmy w Zakopanem i ona była bez drzemki. Tak, no mamy grudzień, no to w czerwcu spała ostatnio w wózku. Hej, żyjesz? Zabrać ci to? Nie. Będziesz trzymać? Nie. Zabrać? Bo chyba ciężko, co? Tak. Dobra. Idziesz spać? Tak, kładziesz się? Jeszcze tak.
Co, na boczku? Na brzuszku? Aha, no ale ja ci pasy zapiłam, to czekaj, odepnę ci te pasy. Co ty kombinujesz? Zaraz się ten wózek przeważy. Ja chcę patrzeć przez to, chyba. Nie wiem. Włączyć silnik? Aha. Dobrze, idziemy włączyć silnik. Brum, 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 brum. Pokażę wam jeszcze na szybko moje pozostałe zakupy z Rossmana, oprócz tych rzeczy dla Zosi, które już widzieliście, czyli kalendarze i Sky do malowania z Psiego Patrolu. Kupiłam jej też chusteczki z Psiego Patrolu, które już zebrała, a teraz reszta kosmetyków dla mnie i dla Krzyśka. No i zakupy są bardzo prozaiczne i podstawowe, a mianowicie szampon do włosów, lakier do włosów, mydło do rąk, dla mnie żel pod prysznic i tu dla Krzyśka żel do brody. Bardzo go lubi, aczkolwiek muszę powiedzieć, że dzisiaj mnie zszokowała cena, bo jak ja go zaczęłam kupować Krzyśkowi, to on kosztował, nie wiem, 15 czy 18 zł, a dzisiaj kosztował 27 albo 8. Po prostu dochodzi już do 30 zł za taką butelkę. To jest masakra. I to samo dotyczy tego szamponu, też po prostu cena rośnie w zawrotnym tempie. A jeśli chodzi o ten żel pod prysznic, to nigdy nie miałam tego zapachu, ale właśnie była jakaś promka w Rossmanie i on był chyba za 8 z groszami, więc wzięłam, stwierdziłam, że zapach całkiem ładny, więc przetestuję. A jeśli chodzi o walizkę, to jeszcze wam pokażę tylko środek, bo teraz jak ją otworzyłam, to mam taką możliwość, czyli tutaj w środku mamy tak klasycznie, że ta przednia część jest zapinana, tutaj mamy oczywiście zamykanie też na szyfr na zewnątrz i tutaj w drugiej komorze mamy gumeczki do zapięcia wszystkiego, żeby nam nie wypadło i jest jeszcze taka mała kieszonka na zamek. To, co mnie zaskoczyło, to w sumie już w domu zauważyłam, że kabinówka, którą ja miałam wcześniej, ma tutaj na tym długim boku też rączkę. No jest trochę innych wymiarów, a ta kabinówka ma tylko rączkę od góry. No, tutaj jest ten zamek szyfrowy. Tu mamy rączki. No i tutaj jeszcze metki nieodcięte. Czy to jest model, jakby się ktoś pytał? Chyba to jest model, to możecie sobie sprawdzić, ale widziałam, że na stronie były takie same wymiary. 3-3-11, tak, to jest ten model 3-3-11 i są jeszcze średnia, duża i chyba kosmetyczka też jest z tej serii.